Jejku, jaki dzisiaj piękny jest dzień. Od rana miałam takie, wiecie, bardzo niewdzięczne rzeczy do załatwienia. To znaczy właśnie w założeniu niewdzięczne, bo ja nie lubię spraw urzędowych załatwiać. A okazuje się, że dzisiaj na swojej drodze spotkałam wielu wspaniałych człowieków i każdy z tego grona po prostu totalnie z wielką serdecznością i sympatią pomagał mi we wszystkim, co miałam załatwić. A załatwiam naprawdę ważne rzeczy, bo uwaga, sprzedaję swoje ukochane mieszkanie, moją tak zwaną garsonierę, więc robię kolejny mocny krok do samodzielności, czytaj w moim przypadku do zjednoczenia z mężczyzną. A dla takiej Zośki Samośki jak ja od dziecka to jest naprawdę duży, ważny krok. Także, żeby zasilić poczet naszego wspólnego gniazda, pozbywam się mojego mieszkania z przeszłości. Tak się z wami dzielę, taką ważną dla siebie sprawą. A teraz sobie pędzę tutaj na Woronicza do telewizji i będę nagrywać ofy do kolejnego odcinka Tańczące ze Światem. Hej, hej, robota zrobiona, ofy nagrane, a teraz pędzę. Zorki za bufet. Pędzę spotkać się z moimi wiedźmami ukochanymi i usiąść po raz ostatni wspólnie przy moim okrągłym, białym stole, gdzie zawsze wydarzają się cuda, jak jesteśmy razem. Niebo ładne. Zapowiada się miły wieczór. Całuję was. Zamaszyście.